Cześć, witajcie z powrotem na moim kanale w dzisiejszym odcinku na temat Maresi. Maresi to książka z cyklu Kronik Czerwonego Klasztoru. Oprócz Maresi w tym cyklu również znajduje się Neondel. Jest to książka, która chronologicznie dzieje się przed Maresi oraz listy Maresi, które w Polsce zostaną wydane dopiero w maju. Czerwony Klasztor to tak naprawdę azyl dla dziewcząt, dla kobiet, które z pewnych przyczyn zostały po prostu odesłane z domu. Czy to z przyczyn materialnych, czy to z przyczyn jakichś dysfunkcji rodzin, czy po prostu dlatego, że były zbyt brzydkie, żeby je wydać za mąż. Dla klasztoru patronkami są trzy postacie kobiet. One je nazywają również księżycem, z tego co pamiętam. I tak, jedną z nich jest na przykład Haga, czyli bogini, której tak naprawdę wszyscy troszkę się boją, bo jest czymś a la bogini śmierci. Oprócz tego w klasztorze mamy również siostry, czyli tak naprawdę nauczycielki, które są patronkami dla dziewcząt. To znaczy, każda z nich zajmuje się pewnym aspektem życia, to znaczy jedna jest patronką lecznictwa, medycyny, inna jest na przykład patronką opiekowania się nad dziećmi. To znaczy, te siostry po prostu uczą swoje jakby wybranki do pewnych ról, które będą spełniały w późniejszym życiu. Każda z dziewcząt po prostu po czasie jest przydzielana do danego jakby aspektu życia i w tym aspekcie się również będzie rozwijała. Nasza tytułowa Maresi, mimo że już naprawdę długo jest w tym klasztorze, niestety nie jest jeszcze przydzielona pod żadną z patronek, pod żadną z sióstr. Dalej zajmuje się po prostu ogólnymi rzeczami. Maresi jest bardzo lubianą osobą, jest ceniona przez młodsze dziewczynki, ponieważ jest ciepła i miła. Oprócz tego Maresi również uwielbia czytać książki i co wieczór idzie do siostry O po kluczyk do skarbca. Jak można się domyślić, skarbcem nazywa ona bibliotekę i co wieczór przesiaduje tam czytając książki. Więc tak, historia, którą opowiada Maresi, zaczyna się w momencie, gdy do brzegu przebija łódź z nową dziewczyną. Ja ją będę nazywała Gia, ja nie jestem pewna jak to się wymawia, ale ja ją po prostu będę wymawiała Gia. Więc jak się później okazuje, Gia została odesłana właśnie do klasztoru. Nikt nie wie tak naprawdę jaka jest jej historia, sama Maresi również nie wie, ale jako że Maresi jest właśnie bardzo ciepłą i dobrą osobą, to szybko zaprzyjaźnia się właśnie z Gią i stają się niedługo nierozłączne. Ale mimo wszystko Gia jest dalej bardzo wycofaną osobą i mało udziela się w takiej społeczności, to znaczy mało się odzywa, jest zawsze gdzieś tam z boku. Po pewnym czasie Gia wyznaje Maresi, co tak naprawdę przeżyła i co tak naprawdę sprawiło, że zdecydowała się na wyjazd do klasztoru. No jest to bardzo okrutna opowieść, tak jak cała książka, ponieważ Maresi nie jest książką, która jakby wejdzie nam jak masełko i będzie łatwą i przyjemną lekturą. Ta książka bardzo okazuje rolę feminizmu. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, tutaj nie ma feminazizmu. To znaczy, mamy dwie jakby postacie, czyli Maresi, która jest zwykłą feministką, jeżeli mogę to tak spłaszczyć, i mamy Gię, która mogłaby podchodzić pod feminazizm. To znaczy, w książce Maresi mamy pokazane, że mężczyźni są źli. To znaczy, ta książka ma zaledwie 240 stron. I tutaj mężczyźni są naprawdę ukazani jako źli ludzie, jako osoby, które nie zachowują się dobrze w stosunku do kobiet. Ale to jest jedna historia i to nie jest tak, że w Maresi mamy przekazywane, że mężczyźni są okrutni i mężczyźni jakby są tylko źli i tylko biją i poniżają kobiety. Po prostu w Maresi mamy powiedziane, że tacy mężczyźni również chodzą po naszej ziemi. A że historia dotyczy właśnie takich mężczyzn, to jest całkiem inna sprawa. Ale mimo wszystko, jeżeli pozna się nawet historię G, to ja jestem w stanie rozumieć, dlaczego ona wykazuje takie podejście, a nie inne w stosunku do mężczyzn, dlaczego ona tak naprawdę nienawidzi mężczyzn. Oprócz tego w Maresi mamy również pokazaną silną więź między kobietami i tak naprawdę przesłaniem Maresi jest to, że w kupie siła, im więcej kobiet się zbierze, im tak naprawdę będziemy pomagały sobie nawzajem, tym tak naprawdę więcej osiągniemy, bo tak jak wspomniałam, po prostu w kupie siła i tak naprawdę o to chodzi w tej książce. Muszę strasznie ogólnikowo mówić o tej książce, bo jest króciutka, a ja nie chcę nic spoilerować, bo warto to po prostu przeczytać. Co do kreacji postaci, ja uważam, że im cięższa książka, tym gorzej wykreowane postacie. Tak jak to było w City of Ghosts, tamte postacie nie były jakoś ekstra wykreowane. Tutaj też nie są, to znaczy Maresi jest dobrze wykreowana. Ale mimo wszystko Maresi nie ma żadnej złej cechy. Maresi jest ukazana w samych superlatywach, ale o to prawdopodobnie chodziło autorce i to było jej zamiarem, jej celem. Więc dla mnie to nie jest minus. Dla mnie to jest po prostu zwyczajna rzecz, która musiała się tak po prostu ukazać. Co do innych dziewczyn, no musimy zabrać pod uwagę, że to są kroniki.
kronikach nie mamy tworzonej fabuły, jakby to była fabuła normalnej książki. To jest tak naprawdę spisana historia przez Maresi, więc jako, że to nie jest tak naprawdę ważne, jakie cechy mają inne dziewczyny, to jest pominięte. Także to jest zrozumiałe, wszystko okej. Okay. Ale tak jak powiedziałam, chciałam to po prostu zaznaczyć, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja się bardzo cieszę, że Karolina tak bardzo promuje tę książkę, bo pewnie gdyby nie ona, to ja w życiu bym po nią nie sięgnęła, dlatego że sam blurb mnie jakoś nie zachęca do niej. On nie oddaje tego, jak dobra jest ta książka, jak wiele ona w sobie ma. No i dobrze, że Karolina ją wychwyciła i ją tak rozpromowała, bo to jej zasługa. Naprawdę warto jest przeczytać tę książkę, w szczególności kobiety, bo myślę, że mężczyźni mogą nie dostrzec tego, co jest tak naprawdę piękne w tej książce. Myślę, że to kobiety są tą płcią, która doceni tę książkę. I w tej książce mamy również coś jak magię, więc jeżeli lubicie takie wątki, to polecam, bo jest właśnie takie coś, o czym ja również nie mogę wspomnieć, bo musiałabym zdradzić wam fabułę, a tego nie chcemy. I jeżeli jeszcze dotychczas was nie zachęciłam tym, to powiem tylko tyle. Ja to przeczytałam w wieczór. To znaczy, pomyślałam sobie, że pokażę wam na następny dzień, co sobie kupiłam. Po czym zaczęłam czytać tę książkę i skończyło się tak, że skończyłam ją czytać, zanim w ogóle wam pokazałam, że ją zaczynam czytać. Ja ją pochłonęłam w 2 godziny i czytałam ją do późna, bo chyba do 1 w nocy. Więc spędziłam po prostu wieczór z tą książką. I warto było, nie żałuję. To jest przepiękna historia. To się tu również bardzo szybko czyta, bo to jest napisane fajnym, takim prostym językiem. On jest barwny, jest dobry, ale on jest również prosty. Ale to nie chodzi o to, żeby każda książka miała nie wiadomo jak ciężki i trudny język. Także Maresi po prostu należy do tych książek, które są proste, ale w swojej prostocie mają piękno. Także jeszcze raz bardzo polecam tę książkę. Chciałabym więcej powiedzieć na jej temat, ale no nie mogę, więc jeżeli ktoś chciałby porozmawiać na jej temat, to zapraszam na przykład na mojego Instagrama. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki, cześć.